Tu Marko, witam wszystkich serdecznie i zapraszam chyba na przedostatnie sprawozdanie z gry Anno 1800. Postaram się, żeby było jak najkrócej. Osiągnęliśmy już w tym momencie ponad 90% naszego wyzwania. Liczba naszych mieszkańców to w tej chwili prawie 230 tysięcy. To tak się zmienia w zależności od tego chyba, czy są pełne dostawy wszystkiego. Tutaj są. I tutaj mamy stworzone nasze drugie miasto, które jest jeszcze w trakcie tworzenia. Tutaj jeszcze przybędzie trochę domków. Tutaj bywały problemy ostatnio, ale jest w tej chwili ok. No, czyli tak to wygląda, jest ponad 90%. Tutaj to miasto zostało rozbudowane. W innych krainach bez zmian. Praktycznie kraina lwów bez zmian, Arktyka bez zmian, Stary Świat bez zmian. W Nowym Świecie nastąpiła zmiana. W tym momencie trzeba było tak lepiej pokazać obraz. Daje dużo, dużo więcej niż słowa. Tutaj na kolejnej wyspie uruchomiliśmy produkcję kawy. Kawy w tej chwili mamy bardzo dużo. Zastanawiałem się, czy wysyłać tą kawę bezpośrednio, na przykład do tego naszego drugiego miasta, bo nie byłby to najgorszy pomysł, ale decydowałem się, że takie pośrednictwo jest chyba w tym momencie najlepsze, że ta kawa pływa stamtąd tutaj do tego portu, stąd jest włożona do naszego megapolis i z megapolis do naszego drugiego miasta. No, można by było te szlaki jakoś uprościć, no ale czasami uproszczenie jest bardziej skomplikowane niż największa komplikacja. Brzmi to bardzo pokrętnie, ale w tym wypadku tak jest. Tutaj została rozbudowana produkcja czekolady o drugi zestaw fabryk, który powstaje w zależności od potrzeb. Potrzeby są na czekoladę, także tutaj chyba będzie kwestia wysłania przynajmniej z dwóch statków, żeby odbierały tą czekoladę stąd. Bo jak widać, czekolady jest tutaj dość dużo w tym momencie. Natomiast produkcja cukru została ogarnięta na tyle, że mamy go pod dostatkiem. Tu powstało pole dodatkowe, też maluzy jeszcze. Najgorzej sytuacja wygląda z cygarami. Tak, w ogóle zastanawiam się, czy damy radę. Można by było ewentualnie tutaj jeszcze wybudować fabrykę. Może nawet wyrobimy się z ludzikami potrzebnymi. Z tym, że czy to wystarczy? Nie wiem, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Jeśli chodzi o ekspedycję, zostały zlikwidowane dwa okręty, które pływały na ekspedycję. W tej chwili pływają tylko dwa i robię tylko ekspedycję kategorii trzeciej. No i od czasu do czasu zaglądam do Arktyki, żeby postawić na nowo eksploatację gazu. W tym momencie, mając jedną elektrownię na gaz i
tutaj trzy te wytwórnie tego gazu, czy też kopalnie tego gazu. Jesteśmy na lekkim plusie. Liczba tego gazu idzie do góry. Wróćmy na przylądek. Tutaj sytuacja. Tu dorobiłem taki mały kącik. W tym kąciku mieli mieszkać rzemieślnicy. Jednak rzemieślników rozstawiłem dosłownie po kątach tutaj. Miejscach, w których nie ma prądu. I to prawdopodobnie wystarczy, jeżeli chodzi o rzemieślników. Tylu rzemieślników wystarcza w tej chwili. A nie powinno ich być dużo, dużo więcej do końca. No to teraz może o tych planach na tą najbliższą przyszłość. Wszystkim no, zapewne wydaje się, że to jest tylko taki mały kroczek jeszcze i koniec. I będzie to 250 tysięcy. Otóż ten kroczek będzie bardzo, bardzo duży. Wydaje się mały. Tutaj trzeba zrobić porządek z naszymi uczonymi. Trochę ich więcej dołożyć, trochę to przebudować, zakończyć tutaj całe budowanie. Dokończyć tutaj rozbudowę tego middle miasta. I w tym momencie będziemy mieli około, myślę, 136-135 raczej 236-235 tysięcy, jeżeli te wszystkie rzeczy zrobimy. I teraz zostanie 15 tysięcy mieszkańców, trzeba będzie dorobić w jakiś sposób. Ta liczba mieszkańców w bardzo dużym stopniu będzie zależała od tego, ilu uda nam się tutaj uczonych dorobić. I nie ulega wątpliwości, że trzeba będzie założyć jeszcze jedno miasto. I teraz tak, nasz port wygląda jak wygląda. Tu są wszystkie pirsy, praktycznie w tym momencie wszystkie pirsy są zajęte, tak, w tym momencie jest styk. Otwierając jeszcze jeden port, trzeba będzie prowadzić między nim wymianę, a jest tu to dosłownie już prawie na styku, jeżeli chodzi o przepustowość tego portu tutaj całego. Jak to wygląda? Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj sobie można zauważyć, jak pływają te statki. Widać jeden sznur statków leci od Nowego Świata i drugi sznur tutaj od Middle do Megapolis. Parę statków będzie można zdjąć z tej trasy, jeżeli skończymy to miasto. No i prawdopodobnie tutaj, no. Bo obawiam się, że jeżeli by zrobić to miasto, tutaj będzie mało miejsca i trzeba będzie i tak później zrobić tutaj. To miasto będzie prawdopodobnie zlikwidowane, no bo nie potrzebujemy w ogóle w tym momencie ani farmerów, ani robotników. I może być tak, że jeżeli tu zrobimy te kolejne miasto, staniemy gdzieś na 245 tysiącach i będziemy próbować upychać gdzieś tam domki po kątach, żeby dociągnąć te 5 tysięcy, a po co? Jeżeli tu możemy swobodnie zrobić tą ilość, którą potrzebujemy. Tak, teraz przyglądam się temu. I
nie jestem pewien, czy tu jest aż tyle więcej miejsca. No, zobaczymy. No fakt, że pozostawiam sobie maksymalnie jeszcze 3 dni na to, żeby to wyzwanie skończyć. Czy ja o czymś nie powiedziałem? Tutaj to zrobiłem, to zrobiłem. Oczywiście można tutaj spojrzeć, dorobiłem 2 złoża. Jedno zamiast miedzi. Złoże żelaza i jedno zamiast złoża wapienia. Parę rzeczy pozmieniałem. W tym momencie instytut badawczy jest nieużywany. Nie mam już pomysłu, co tu można wytwarzać. Mam parę rzeczy do rolnictwa trzeba było wytworzyć i tak dalej. Oprócz tego z kawą poleciałem dość mocno, bo tutaj mam, jak widać, nawet te zaawansowane piece do kawy kilka postawiłem. Może w ten sposób to będzie widać. O, jest ich tutaj kilka. Także z kawą na pewno nie powinno być problemu. Jak mówiłem, nawet z listy chyba to będzie wynikało, chociaż różnie to. Największe problemy w tej chwili są z cygarami. Rozwiązałem tymczasowo sprawę piasku. Instalując tutaj 5 kopalni. Czyli piasek jest, tak poza tym to okulary ostatnio zaczęły dołować dość mocno, tak dokładam co jakiś czas, już dołożyłem 3 fabryki, no, chyba będzie czas dołożyć następną. O dziwo rowery nie sprawiają, odkąd przełożyłem te fabryki maszyn do szycia tutaj, to rowery spoko. Szampan złoty i upadki. Na pewno to też wynika z różnych imprez, które powodują wzrost produkcji alkoholu. Zboże utrzymywane w ryzach. Złota produkuje stanowczo za dużo. Tego się bałem. Tam jest parę rzeczy, które niepotrzebnie zrobiłem. Nie wiem, czy w ogóle nie wyłączę tych obrerów w mieście Kawa. Tam są tylko po to, żeby trochę złota produkować i więcej z nimi problemu niż pożytku. Tak ogólnie jest ok. Nawet widać, że w tym momencie nasi uczeni czują się bardzo, bardzo dobrze. Oni też to tak mają falami. No ale w tym momencie jest ok. No chociaż już miałem trochę większą liczbę mieszkańców. No dobra, no rozgadałem się niepotrzebnie. Także to było na 90%. Także dziękuję za zobaczenie tego odcinka, no i zapraszam na ten ostatni, podsumujący całe to wyzwanie. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Tak, pół żartem oczywiście, no. Jesteśmy chyba w tym momencie, że warto to skończyć. Choć naprawdę jeszcze wydaje się, ale sporo, sporo trzeba tutaj zrobić. Tu mówił Markus, dziękuję, zapraszam na ten ostatni filmik.